Łowcy otrzymują coś dla siebie. Xenoblade 2 skrywa mroczne sekrety, a Kiryu zalicza obsuwę. To i wiele więcej ciekawych rzeczy w najnowszym odcinku newsowym. Odcinek zaczniemy od gorzkich żalów Katsury Hashino, który postanowił podzielić się ze swoimi fanami przeżyciami z okresu developmentu jednego z ostatnich hitów, czyli Xenoblade Chronicles 2. W wywiadzie udzielonym Denfami Nikogamer, Katsura otwarcie przyznaje, że podczas okresu produkcyjnego pozwalali swoim pracownikom na wiele, co ostatecznie wychodziło im często bokiem. I doprowadzało do niechcianych zwolnień w drużynie, która sama w sobie liczyła zaledwie 40 osób, ponieważ reszta pracowników Monolith pomagała wówczas w pracach nad Breath of the Wild. Nie obyło się też bez outsourcingu w segmentach modeli postaci i otoczenia, sidequestów i paru innych mechanik. Jednak scenariusz opracowywany był już w pełni przez wewnętrznego scenarzystę. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to tylko czubek góry lodowej problemów, to i tak śmiało można by powiedzieć, że poradzili sobie niesamowicie dobrze i stworzyli niezaprzeczalny hit zeszłego roku, a obecnie dopieszczają grę łatką 1.3.0, która wprowadzi chociażby możliwość odpalenia New Game Plus, poprawia błędy z Blade'ami i dodaje troszkę nowej zawartości. A w międzyczasie Atlus postanowił zdradzić nam kilka szczegółów z nadchodzących odsłon tanecznych Persony 3 i 5. Z informacji wynika, że bohaterowie obu odsłon zostają zmuszeni do wzięcia udziału w szalonej muzycznej przygodzie wbrew swojej woli, co raczej było do przewidzenia. Będą to również kanoniczne części uzupełniające fabuły swoich poprzedniczek, Social Linki zaliczą powrót i dzięki nim będziemy mogli odblokować zupełnie nowe scenariusze dodatkowe, a co najsmutniejsze, tytuły mają oferować możliwość wykupienia ponad 60 DLC, już chwilę po premierze. Więc jeżeli nie macie co robić z kasą i lubicie ubierać swoje wirtualne awatarki w nowe ciuchy, to będziecie mieli na co wydawać swoje szekle. Jeżeli natomiast nie lubujecie się w tytułach rytmicznych i chociażby wolicie JRPG od studia Compile Heart, to mam dla was coś fajnego. Otóż Dead End Request otrzymało najnowszy materiał prezentujący trochę rozgrywki. W dość specyficznie wyglądającym produkcie będziemy mogli wykonywać ataki na kilka tur do przodu, zmieniać nasze otoczenie za pomocą specjalnego skażenia, które wpływa negatywnie nie tylko na przeciwników, albo chociażby rzucać przeciwnikami jak piłeczką ping-pongową między towarzyszami w drużynie. Mam też złą wiadomość dla wszystkich, którzy wyczekiwali Yakuza 6. Otóż tytuł, który miał zadebiutować na świecie już 20 marca, zalicza obsuwę i będzie dostępny dopiero 17 kwietnia. Powodem obsuwy są prace nad pewnymi elementami gry, które wymagały doszlifowania, dogranie paru ścieżek dialogowych dodanych na szybko postaci oraz implementacja kilku nowych pomysłów, które, jak przyznają twórcy, nie powinny w ogóle być implementowane przy tym etapie produkcji. Ale jak to ładnie stwierdzili, lepiej podjąć ryzyko teraz niż później. Więc jedyne co nam zostaje, to poczekać dodatkowe kilka dni i cieszyć się kolejnymi przygodami Kiryu. Długo natomiast nie będziemy musieli czekać na mobilną wersję Final Fantasy XV, która wygląda obłędnie fajnie. Tytuł zawita na naszych sprzętach mobilnych już 9 lutego i pod względem wizualnym i gameplayowym wygląda jak gra tworzona przez Nintendo. I aż dziw, że ten tytuł nie został jeszcze wydany na Switcha, który spokojnie uciągnąłby takiego kolosa w tej formie. Tytuł sam w sobie ma być łatwy do ogarnięcia dla wszystkich, którzy nie parali się grami do tej pory oraz wymagający dla bardziej zaawansowanych graczy. A cała historia Nocto i reszty będzie rozbita na 10 rozdziałów różnej długości, zawierających również zadania poboczne i parę innych ciekawostek. Nintendo nie postanawia zostać w tyle i prezentuje możliwości portu obu Bayonet na Nintendo Switch. Z tych ciekawszych wychodzi na to, że obie gry będzie można ogrywać w pełni dotykowo, w koopie lokalnym, obsługiwane będą nowe specjalne amiibo odblokowujące nie tylko rzeczy, ale również wyzwania, oraz że obie gry zaliczyły niezły upgrade graficzno-wydajnościowy. Moje stanowisko wobec remasterowania gier znacie już od dawna, ale coś czuję, że po tych latach niegrania w obie te gry na pewno kupię wersję na Switcha, tylko po to, żeby przygotować się na nadejście trójki. Teraz śmiało możemy przejść do czegoś, co nazwę kącikiem łowców, albowiem szykujcie się na sporo informacji odnośnie Monster Hunter. Zaczynając od tego, że premiera najnowszej odsłony z dopiskiem World okazała się ogromnym sukcesem i w samej Japonii tytuł sprzedał się w nakładzie ponad miliona kopii w przeciągu 3 dni, co sprawia, że World jest najbardziej dochodową częścią serii. Drugą ciekawostką jest fakt, że twórcy postanowili wydać drugi odcinek Making of Monster Hunter World, w którym skupiałem się całkowicie na designie. W filmiku zobaczycie m.in. jak używano parasolek do stworzenia odgłosów Rathalosa, problemach z developmentem i o celach, jakie przyświecały twórcom podczas kilkuletniego okresu tworzenia.
Materiał jest naprawdę fajny i polecam każdemu się z nim zapoznać. Niestety na zakończenie tego segmentu mam złą wiadomość dla fanów Monster Hunter Frontier Z, albowiem 1 sierpnia tytuł przestaje być jakkolwiek wspierany przez twórców i idzie całkowicie do piachu, przynajmniej w wersjach na Wii U oraz Xboxa 360. Powodem takiego ruchu jest fakt, że dostarczanie nowej zawartości na te nieprodukowane już sprzęty jest po prostu nieopłacalne. Opłacalne natomiast okazuje się Boku no Hero Academia, które osiągnęło pułap 13 milionów kopii. Shueisha z wielką radością wydawała do tej pory tomy mangi, jak i nowelki z tego uniwersum i nie zamierzają zaniechać wsparcia dla owego produktu. Gdyby tego było mało, to już 7 kwietnia seria anime powróci na ekran naszych telewizorów wraz z 3 sezonem, w którym grupa bohaterów uda się na pewną wycieczkę krajoznawczą, której cel zostaje nagle zmieniony z powodu pojawienia się złoczyńców. Tymczasem, manga Gintama przekroczyła próg 55 milionów kopii, a drugi film live action zawita w kinach już 17 sierpnia tego roku. Square Enix rozważa wydanie Secret of Mana na Switchu. Universal Illumination będzie odpowiedzialny za animację filmu Super Mario Bros. Hoshino Tsubasa no Paradox prezentuje swoje postacie. Nowy film Digimonów zawita na DVD i Blu-rayu już w kwietniu. Hunter x Hunter wraca z zaświatów po półrocznej przerwie. Yusuke Murata będzie odpowiedzialny za mangową adaptację Powrotu do przyszłości, a Aegis Slash zawita do Pokken DX. Fire Emblem otrzymuje nową kolekcję muzyki, a odznaki z Pokémon Go zaczynają odwykowywać ubrania dla awatarów. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku. Zajrzyjcie też do opisu pod filmikiem, w którym znajdują się linki do ciekawych rzeczy. Zapraszam również do obejrzenia innych materiałów, jak przemyślenia na temat shounenów i wielu innych. A tymczasem, do następnego razu. Cześć!